Siema, witam wszystkich na kolejnej wyprawie. Dziś będziemy zwiedzali opuszczony pałac z lat 20. XX wieku. Zapraszam do oglądania. A więc my wejdziemy sobie teraz już do obiektu, który będziemy zwiedzali. Na dworze jest bardzo gorąco, prawie 30 stopni. A tutaj trzeba się już przyzwyczaić do nieco mniejszej temperatury. O, bardzo nisko. Okej, jesteśmy w piwnicach tego oto pałacu. Jak przyjemnie, nie? Ochłodzenie. Ochłodzenie, tutaj powiedzieć, że to jest to naprawdę mało, a to wygląda na świeże. Podziemia są bardzo ciekawe w tym pałacu. To jest bardzo nisko. Dodam tutaj teraz taką ciekawostkę może, że w jakoś październiku, listopadzie ktoś odkręcił w piwnicy zawór z wodą i piwnice zostały niestety zalane. Bardzo dużo tu wody było. Nie wiem, czy gdzie jest to pomieszczenie konkretnie, ale no wody solidnie było w tamtym zalanym pomieszczeniu. I tutaj wejdziemy sobie już kilka schodków wyżej. Tutaj jest jakieś urządzenie, nie wiem do końca do czego ono mogło służyć. To jest jeszcze w jednym, tutaj było, jeśli się nie mylę, gdzieś tutaj boiler taki ogromny był, ale na razie go nie widzę. Pomieszczenia, tutaj głównie śmieci są rozrzucone. Ale teraz już tak tej temperatury już jest przyjemnie, nie? Nie czuj, że... Ale robi się cieplej pomału. No bo idziemy jednak wyżej, tak? Więc jednak ta temperatura będzie rosła. Teraz sobie przejdę tutaj do tego pomieszczenia, które... O, tutaj mamy ten wielki boiler, o którym mówiłem przed chwilą. Z piaskiem wysypane pomieszczenie, a nie wiem, czy tutaj byłem kiedyś w nim. O, i tutaj jest rozwalony komin i widać przejście do małego pomieszczenia. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tam mogło być. Stolik przewrócony. No i ten boiler jeszcze tak trochę z bliższej odległości pokaże też. Dość duży. Ciekawe, ile litrów się w nim mieściło. Chyba piwnice mamy zwiedzone praktycznie całe. I teraz wejdziemy sobie na parter. Kiedyś szło też wejść bezpośrednio. Na górę to my chyba nie wejdziemy. Wiesz co, tutaj jedne schody są zerwane, bo tam są drugie i tamte są w o wiele lepszym stanie tutaj. No to góry tam, no te są akurat te gorsze, ale te drugie są o wiele lepsze. Tutaj zarwane, podłoga zerwana jest. Tu są drzwi, jedne z takich głównych. A tam mamy lampę i okno. Otwarte. Farba schodzi ze ścian. Tutaj jest przewrócone. Jakiś mebel też. Wcześniej tutaj byłem stał. Ze ścian odpadają te płyty. No, dość duże pomieszczenie. Tutaj widzimy na oknie stoi piwerko.
Widać, że ktoś próbował ratować ten obiekt. Tam trochę parku możecie zobaczyć, bo na suficie są płyty regipsowe poprzyklejane, ale później jednak coś tam no nie wyszło niestety. I obiekt wygląda teraz no tak jak wygląda, czyli nie najlepiej. Płytki, jakaś część może kuchenna, odpadnięte. Tu mamy, to prawdopodobnie pies kaflowy był. No i tutaj też zamurowane jakieś wejście. Ciekawe dokąd ono prowadziło. Tutaj jest pomieszczenie, w którym kiedyś taka gazeta leżała. Ja się nie mylę, tutaj taka szafka. A na oknie to leży. Zmywa, smary, pasta do mycia rąk. To też do mechanicy samochodowi może takie używają. Żubr na podłodze, a tutaj karton jakiś. I co w nim mamy? Śmieci oczywiście. Nie czego innego mogłem się spodziewać. Teraz muszę iść chyba tędy. O ile się nie pogubiłem. Byłeś już w tym pomieszczeniu takim, gdzie jest ta sala wykładowcza? No, masz iść tam do... Tutaj. Szkoda, że nie jesteśmy grupą ciekawym, bo... No, fajnie było, ale wiesz... A telefizor ja mam się podać od tej buklety. No, tam we wcześniejszym też są płyty na suficie. No, to już jakieś... Wiesz co, daj mi tę kartkę. Za chwilę pójdziemy sobie do tej sali wykładowczej. I jako, że będziemy w sali wykładowczej, to wam powiem kilka... No, trochę z historii tego budynku, bo myślę, że to jednak jest miejsce do tego dobre, żeby zrobić sobie wykład o historii tego miejsca. A najpierw ja wejdę sobie tutaj, pokażę jak to wygląda. Cegły ułożone, krzesełka leżąc tutaj. Świetnie musiało być, gdy to działało, ten obiekt. Jak te okna były tutaj otwarte i tam widzimy taki ten stół, gdzie jakiś lektor, nie wiem, no, przeprowadzał wykłady. A więc korzystając z tego miejsca, w którym się właśnie znajdujemy, to wypadałoby krótką lekcję historii na temat tego miejsca tutaj powiedzieć. A więc na początku w wieku XVIII został tutaj zniesiony dwór zbudowany przez rodzinę Cerkiewskich. Kolejnymi właścicielami byli Wybiccy i Koźmianowie. Modernizowali oni swoją siedzibę oraz przeprowadzali w niej niezbędne remonty, aż w roku 1868 przylepki nabył Kazimierz Chłapowski, syn słynnego generała Dezyderego Chłapowskiego. 30 lat później z rąk Chłapowskiego tutejsze dobra odkupił Wilhelm Pieper. Też nie wiem do końca, czy dobrze przeczytałem jego nazwisko, bo to jest też dwór Wilhelma, o czym niestety nie wspomniałem na początku. Teraz możemy sobie iść dalej. I on został właścicielem, ten Wilhelm, tego dworu, bo wtedy to był dwór, teraz jest pałac, do końca... nie do końca, tylko aż do II wojny światowej on był właścicielem. I tak wyruszyliśmy stamtąd.
I teraz tutaj Wam pokażę no, taki kominek. I to właśnie on na początku XX wieku, no, czyli jednak wtedy nie był już to pałac, wzniósł tutaj pałac z wykorzystaniem elementów dworu, czyli z tych tam jakichś fundamentów ścian przerobił to na pałac. No i tutaj sobie przejdziemy do kolejnego pomieszczenia. Znajdujemy się w tej chwili pod schodami. Idziemy dalej. Małe pomieszczenie i tutaj już takie trochę większe. No i w latach 20. XX wieku konkretnie została ukończona budowa tego tutaj pałacu i wtedy budowli zostały nadane w trakcie budowy barokowe elementy, aż po II wojnie światowej w 1946 roku majątek ten przejął Skarb Państwa. Natomiast w latach 1949-1991 w pałacu tutaj gospodarowały tym terenem PGR-y. I później pałac przeszedł w ręce prywatne. Jednakże też tutaj w pałacu znajdował się ośrodek taki studencki, bo też dlatego jest właśnie tam ta sala, taka ta wykładowcza. I tutaj studenci jakichś kierunków rolniczych prawdopodobnie tak tak wiem, bo tam jest zerwane na środek, no nie chciałem iść tylko do trochę po boku. Takie kierunki rolnicze, bo jesteśmy na terenie no, takiej dość dość duże ubocze tutaj wokół same pola, jakieś wioski i tam jednak też co najwyżej się znajdują PGR-y, nic więcej tutaj nie ma. Pałac ten jest z mansardowym dachem, a w 1960 roku, od 1960 roku znajdował się w nim właśnie ten ośrodek studencki, czyli tutaj świetne widzimy wejście na balkon. A do którego roku ten ośrodek tutaj był, to niestety takiej informacji nigdzie nie ma i tego niestety nie wiemy. Może by trzeba było kogoś zapytać z okolicy. A teraz trochę widoku na park, przez który musieliśmy się przedrzeć. Aleje w tym parku pochodzą z XIX wieku. Jest teraz aktualnie bardzo bujnie zarośnięty. Podejrzewam, że kiedyś to lepiej to wyglądało. Na pewno nie było w takim stanie, jak jest to teraz. Tutaj też znalazłem bardzo ciekawego buta. Już widać, że dość stary. Na pewno teraz już takich butów się nie robi. Dość ciężki, taki twardy. Ciekawe, z czego zrobiony. Dobra, więc przejdziemy się teraz tutaj dalszą część, oczywiście po tych belkach trzeba iść, żeby to było bezpieczniejsze, albo po prostu pomurowanym. Kolejne pomieszczenie. Tak to wygląda. Tam jakiś napis na ścianie. Thank you.
idziemy na taki ładny balkon, też to fajnie wygląda. Myślę, że dosyć ciekawe, tutaj butelka po uszy ktoś sobie wypił. Kolejnego pomieszczenia teraz. To jest takie wejście. Jakieś ciuchy. No, nic więcej. Może jakaś garderoba. Tam była chyba jakieś pomieszczenie na jakieś środki, nie wiem, czyszczące. Ciekawe te drzwi. No, a podłoga tutaj jest w stanie fatalnym. Pewnie ciekło z dachu i wszystko. Bo samo by się tak nie zrobiło bez wilgoci. Musiało lać i wtedy. Tak, dach musi być nieszczelny. I tymi schodami na pewno chodzić nie będziemy do góry, bo one ani trochę na stabilne nie wyglądają. A tutaj w tym pomieszczeniu kiedyś taki tapczan stał. Jeszcze pokażę. Świetnie odchodzi farba ze ścian. Super klimat nadaje temu miejscu. To jeszcze jedno pomieszczenie. Lampa się ostała. O, chociaż coś. Okej, okay, weszliśmy kolejne piętro wyżej. Tutaj może ktoś sobie spał. No fajnie wygląda tamten taki podest. Ale tu nie będę za bardzo wchodził, bo to już jednak te podłogi w tych pomieszczeniach, tych bocznych, gorzej wyglądają. W tych głównych nie jest źle. Natomiast tych bocznych no jest nie fajnie. O, tutaj ale alkohol, butelek po alkoholu. Tu okno, a na oknie widzimy marynarkę, która jest zresztą pewnie z pobliskiej fabryki garniturów. Zrobię tutaj cięcie, zrobię zdjęcie, za chwilę się widzimy z powrotem. Dobra, zrobiłem już zdjęcie tam. Bo to jakby pozostały te stare rzeczy z 1960, to byłoby ciekawe. No byłoby, byłoby ciekawie, tylko tam jest, że w tym 1960 tutaj dopiero zaczął funkcjonować ten ośrodek. No ale w 1910 no o, Urbek z Warszawa zawsze ma kija bo ręką, tak. Pozdrawiamy oczywiście, jak Urbek z Warszawy oglądasz. Twoje sposoby, ach tak, żeby nic nie było, żadnych pajęczyn. Teraz już nie nagrywam za bardzo ich. Też pozdrawiam Leszego, Widziane, okiem eksploratora. Urbex moją pasją. Pan Sopel Urbex też wszystkich pozdrawiam. Oczywiście grupę eksploracyjną Meneś Kazan. A my idziemy dalej. Tutaj widać, że były albo płytki, albo płyty te, tak, płyty gipsowe tutaj były. O, nie robię, bo spadnie jeszcze. Ona się tutaj wystarczy lekko dotknąć, a to się wszystko rusza. Do mnie schody na strych. I zejście na dół tutaj to niebezpieczne. Takie.
Kolejne pomieszczenie, dość duże. Dalej nie będę wchodził, tym bardziej, że tam widać, że jest zerwane. Wolę tam nie ryzykować. Tu kolejne pomieszczenie, łazienka na pewno tu miała być. Jeszcze taka, zapomniałem jak to się nazywa. Jak to się nazywa, to na czym się drzwi montuje? Zawiasy? Nie, to takie ogólne. Rama? Nie, to tak inaczej się na to mówiło. Futryna? No, futryna właśnie. Wyleciało mi z głowy. O, tutaj okno. Takie rozwalone. Ciekawe dlaczego. A może to z warunków, przez warunki atmosferyczne. Nie jest powiedziane, że ktoś rozwalił. Teraz wejdziemy sobie na strych. I tam taki duży zbiornik z wodą jest. Znaczy zbiornik na wodę to chyba. Chyba to był. No, tutaj już temperatura zbliżona do tego, co jest na dworze. Nie wiem, czy nawet nie jest cieplej, bo naprawdę się zrobiło ciepło. Tutaj widok przez taki świetlik dachowy. No nie, to nie jest świetlik, takie okno po prostu. No poza tym zbiornikiem, który za chwilę wam pokażę, to na strychu, pomimo tego, że ten pałac jest tak wielki, no niewiele jest. Chociaż w sumie nie wiem, czy to jest strych do całego tego pałacu, bo jeżeli tak, to trochę mały on się wydaje. Tutaj jest ten zbiornik, o którym wam przed chwilą mówiłem. Chyba to jest zbiornik na wodę, bo innego zastosowania raczej nie widzę, jeżeli by o niego chodziło. Tutaj też jakoś to było zamknięte pewnie, ale już na chwilę obecną jest niestety zniszczony. Tam jest puszka po monsterku. Ktoś się zostawił. Ale przypominamy, że by tak nie robić, bo jednak urbex to nie wandalizm i my nic po sobie nie zostawiamy, jedynie możemy zostawić odciski stóp. A śmieci tutaj jest niestety bardzo dużo w tym miejscu. Także widzimy się już gdzieś na dole, gdzie nagramy zakończenie filmu. Albo mamy właściwie jeszcze do was taką małą niespodziankę na koniec. To widzimy się po krótkim cięciu. Dla was to będzie chwila, dla nas trochę dłużej. A więc teraz ta niespodzianka. My jesteśmy w takim dodatkowym budynku. Zaraz tam pył leci i tak super widać z okna to powietrze. I tutaj znaleźliśmy takie stoliki. One są wyniesione z pałacu. Tutaj, o, do wykładów to się opierało. O, kolejne. No ciekawie to wygląda, ktoś przyniósł. A my tutaj przyszliśmy głównie po to, żeby wejść na górę, bo poza tym to niewiele tutaj jest. Takie dziury i jak będziemy na samej górze, to się z wami widzimy, chyba że znajdziemy jeszcze coś ciekawego po drodze. Także do zobaczenia za chwilę. A więc niespodzianka jest taka, że chcieliśmy się z wami podzielić świetnymi widokami na okolice. Jest tutaj super. No, wielka przepaść pod nami. Wiatr wieje, ale o, widoki. Myślę, że warte naprawdę, żeby tutaj wejść. Tam są drogi. Możemy jechać. I w tym momencie chciałbym wszystkim podziękować za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, subika z dzwoneczkiem oraz jeżeli ktoś chce, miły komentarz motywujący, na pewno będzie mile widziany. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia na następnej wyprawie, cześć!